Kurde, gdzieś zgubiłem te dwa kryształki. Ale pod względem monet i gwiazdek mamy dobrze zaliczony poziom, więc bardzo mi się to podoba. Tu sobie nawet aż bym zapisał. Oczywiście, że tak. I jedziemy z koksem. Następny poziom. Lodowa jaskinia. Bardzo ładny loading screen. I jedziemy z koksem. Tu mamy 100 monet do zebrania. Okej. Tak, też pamiętam te sekwencje tego poziomu. Jak byłem młody, to ja nigdy nie lubiłem tutaj właśnie też pająków, ponieważ zawsze miałem jakby słaby orient, przez co zwykle ginąłem, dlatego że po prostu nie zwracałem uwagi na to, że no jednak ta beczka ma swój punkt zdrowia, co nie? Tam jeden dukat pominąłem, więc wolę się dlatego cofnąć. I jedziemy z koksem. Dobrze. Tutaj my musimy również też uważać, dlatego że obijając się między tymi, to sami tracimy jakby ten. Tracimy jakby też pasek naszego zdrowia, nie? Więc nie tylko pająk jest tam w stanie nam zadać jakikolwiek damage. No sami zresztą widzicie, co on jest w stanie zrobić. Ale designowo poziom bardzo ładnie wygląda. Bardzo ładnie. Lubię jakby paletę kolorów tego poziomu, nie? Że tutaj mamy dominującą czerń. Znaczy w sensie taką ciemność. Z takimi świecącymi się kryształami. Zawsze to lubiłem jakby. Uważam, że to jest naprawdę mega fajne i lubiłem na takie uwagi nawet, znaczy lubiłem na takie rzeczy zwracać uwagę. Powiem szczerze. Zawsze taki byłem. Dobra, tutaj mamy nic w zasadzie, więc tutaj się nie interesujemy tą nicością. O, mamy lodowe kasztany. Dobra, kwadratem. Pamiętaj, kwadratem robisz rola. To dwie gwiazdki. I teraz będziemy mieli całość od zera, dokładnie. Ponieważ nie było tutaj nigdzie dzwoneczka. Fuck! W ogóle tamten grzyb mnie zastanawiał, o co chodzi w ogóle z tym grzybem, że on sobie tak świeci i ma takie dziwne promienie odbijające. Ponieważ tak, jakbyście uderzyli o ten grzyb, to on by po prostu spowodował, żebyście się odbijali. Nie wiem, zawsze mnie to intrygowało, dlaczego coś takiego w ogóle jest. No ale okej, twórcy chcieli coś zrobić takiego, więc zrobili, więc nie widzę jakby problemu do czepiania się o to. Dobra, więc teraz uwaga na stalaktyty lodowe. Dwóch poszło, ten ostatni ma gwiazdkę. Dobrze. Mówię, będę się chciał starać, żeby te poziomy wszystkie, wiecie, jak najlepiej wyczyścić, nie? Żeby nie było akcji, że właśnie będę musiał ciągle backtrackować, bo na razie jedyne poziomy, gdzie muszę backtrackować, to jest pierwszy i ten poprzedni poziom. Dobra. Tam mamy dzwoneczek też. Ale tam na razie nie idziemy. Najpierw tutaj. O, o, o. Dwóch łowców. To nie jest za dobre połączenie, szczerze powiedziawszy. O, już mi się te skończyły. Bumerangi. Wiecie, co, z czego sobie zdałem sprawę? Ten soundtrack również jest dla mnie ten
bardzo nostalgiczny, bo słuchając sobie jego też odnoszę wrażenie, jakbym słuchał soundtracku z Jacka i Dextera. Autentycznie serio mówię. I to z głównej pierwszej części. Szanuję bardzo soundtrack KO dwójeczki, naprawdę. To jest piękna gra, świetna produkcja i mogę wiele, naprawdę dużo rzeczy powiedzieć dobrych na ten temat. Ma też również ta gra wady, ale o nich później. O, tej sekwencji bardzo nie lubiłem. W głównej mierze dlatego, że po prostu... nie lubiłem właśnie z tego powodu, co teraz będziecie widzieli. Czyli po prostu na czas nie potrafiłem nigdy przez te... lodowe stalaktyty przebrnąć. I to jest właśnie problem, bo w tej wersji... no, będzie dosyć nieciekawa sprawa. Mianowicie właśnie z tym, że tutaj... nie mogę spamować tymi. Dobra, teraz szybko, póki mamy czas. Póki mamy czas. Lecimy do przodu. Dobrze, dobrze. Yes, udało się. Bardzo mi się to podoba. Dobra, kurde, dawaj, roluj. KO. Czułem, że to się skończy moją śmiercią. Na spokojnie. W sumie nawet zostawię wam tę sekwencję, żebyście mogli sobie tego soundtracku posłuchać, a ja tutaj na spokojnie sobie będę walczył z tymi kasztanami głupimi, śmierdzącymi. I tak za dzieciaka też oni mi sprawiali problem, jakbyście się pytali. No, tak to powinienem zrobić. Teraz tutaj mamy otwarte, super. Bardzo się cieszę z tego powodu. Nic tutaj nie mamy, nic. No. I teraz odblokowaliśmy sobie te autokraty. Te autokraty, które były zamknięte. Więc, let's go! Zobaczmy, co tam na nas będzie czekać. A, widzicie? I jeszcze raz zaczynamy tę sekwencję. Przynajmniej teraz mamy wszystkie monety zebrane stąd. $70 na $100 już. O kurde. No to nie jest długi poziom. Dobra, teraz mijamy już sobie tą platformę. Platformę, whatever, jak to brzmi. O, Bober, siema. Ja.
Co, nie chcesz ten? Nie wypuścić cię? Nie, chyba nie trzeba go wypuszczać. Już w sumie nawet nie pamiętam, ale on chyba sobie tylko tutaj siedział. Nic więcej. Ale to byłoby słabo tak przed checkpointem zginąć, tak jak ostatnim razem, co nie? pamiętamy tą poprzednią sesję. Wszyscy pamiętamy. O! Nawet nie musiałem skakać przez wyskocznię. Po prostu mogłem sobie coś takiego zrobić. O, już 1000 dukatów mamy. Dobra, tutaj nic nie ma. O, to jest sekwencja, którą też bardzo lubiłem w wersji na peceta, ponieważ ta woda tak się ładnie świeci, powiem szczerze. Ogólnie twórcy się bardzo postarali nad KO dwójeczką. Nie mówię, że KO jedynka zsie czy coś, ale... takie wiecie. Fajne to jest, bardzo. Miłe. Tam coś mamy. Tak mi się wydaje. No kurde, czekaj. Ale tam nie ma nigdzie jakby możliwości się dostania. Nie. Tam nic nie ma. To był mój błąd. To był mój błąd. W ogóle kiedyś za dzieciaka myślałem, że te wszystkie stalaktyty, które są u góry, te w sensie lodowe stalaktyty, że one w ogóle kiedyś spadną na KO, nie? Że to będzie taka horda spadających stalaktytów. No niestety, tak nie było. Albo nawet niestety, bo w sumie ile bym musiał tutaj punktów zdrowia stracić? Ogromnie dużo. Ogromnie. Sekwencja, w której sobie nie radziłem nigdy. W głównej mierze właśnie dlatego sobie nie radziłem, ponieważ tutaj są właśnie te spadające, te ogromne stalaktyty, które niszczą platformy. Okej. Chyba za niedługo będziemy mieli kolejny upgrade, bo kolejne 60 gwiazdek będziemy mieli naprzód. Wiecie mi w ogóle, wytłumaczcie tą logikę tych grzybów, co one tutaj są. Bo poza tym, że one świecą, to co one tutaj robią? Mnie to zawsze zastanawiało, właśnie te tutaj grzyby kręcące się. No za dzieciaka akurat tak sprawny nie byłem, szczerze powiedziawszy. Więc zawsze miałem problemy z tą sekwencją. Ale będąc teraz starszy, no to wiadomo, że mi trochę lepiej będzie szło, co nie?